Być albo nie być. Dramat, nie? Chodźcie do prawdziwego teatru. Dziś znajdujemy się w starej lądzkiej sali teatralnej. Jak wiemy, w sali teatralnej najważniejsza jest scena, bo to na niej widzimy aktorów, muzyków i to tam dzieją się najważniejsze rzeczy. Ale tak naprawdę nasze życie i nasze serce również możemy porównać do sali teatralnej. Jeżeli o nie dbamy, jeżeli wkładamy wysiłek, trud, to wtedy pojawiają się tam bardziej lub mniej kolorowi ludzie, pojawiają się aktorzy i dzieją się wspaniałe rzeczy, piękne spektakle, arcydzieła. Ale jeżeli przestaniemy dbać o to serce, o tę naszą salę teatralną, to wtedy z czasem zaczną znikać widzowie, później przestaną pojawiać się nawet aktorzy, a później zrobi się zupełnie pusto i zostaniemy sami w tej starej i nieposprzątanej sali teatralnej naszego życia. Lądzka sala teatralna znajduje się w podziemiach klasztoru. Jest głęboko ukryta. Dzisiaj jest brudna i opuszczona. I często jest tak, że w naszym życiu i w naszym sercu są miejsca, które są głęboko ukryte i opuszczone. I potrzebują oczyszczenia, potrzebują nowego życia. I właśnie tam Maryja chce zaprowadzić Chrystusa. Maryja jest naszym ratunkiem. Maryja była tak przejrzysta i miała tak czyste serce, że Bóg mógł wejść wszędzie. Mógł być wszędzie, w każdym zakamarku jej życia. I Maryja chce Tobie zadać dzisiaj pytanie. Czy wpuszczasz Boga do wszystkich zakamarków swojego życia? Bo jeżeli powierzysz jej swoje trudności, to czego się wstydzisz, czego się boisz, to co jest gdzieś bardzo głęboko ukryte, to ona przyprowadzi tam Jezusa i sprawi, że z czasem zaczną pojawiać się znowu aktorzy, zaczną przychodzić widzowie i z czasem na scenie Twojego życia zaczną być znowu odgrywane spektakle, jakich wcześniej nawet nie marzyłeś. Tylko zaufaj Maryi i zaufaj Chrystusowi, którego przyprowadzi do Twojego serca.